Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Jestem profesjonalnym trenerem karate. Dzisiaj zajmiemy się kata tensho. Tensho znaczy dosłownie wibrująca ręka albo obracająca się dłoń. Tutaj tłumaczenia są różne. W każdym razie kata to jest jednym z fundamentów stylu Goju-Ryu i z niego właśnie pochodzi. Prawdopodobnie bardzo stare kata, jego początki można opatrywać podobnie jak w przypadku kata Sanchin, w stylu białego żurawia w Chinach, w stylu żurawia i tygrysa itd. itd. I podobnie jak Sanchin, tensho również jest ćwiczony przez karateków ze stylu Kyokushin, troszeczkę w zmienionej formie, co prawda, i przez praktyków Uechi-ryu też jest często ćwiczony. Kata to ma na celu, poza tymi samymi jakby tutaj głównymi punktami jak Sanchin, czyli zespolenie, prawda, aparatu oddechowego tutaj z naprężeniem i napięciem ciała, ma jeszcze jedną taką rzecz typową, mianowicie wprowadza tutaj dużo bloków otwartymi dłoni i dużo takich miękkich bloków, przez co uznawane jest za kwintesencję jakby stylu Goju-Ryu, okay? Tego miękkiego aspektu stylu Goju-Ryu. Dobrze, i przejdziemy sobie teraz od razu do kata. Jak ktoś z Was nie widział tutaj materiału o kata Sanchin, to polecam najpierw sobie obejrzeć tamten filmik. No więc, yoi mamy takie samo jak w przypadku większości kata Goju-Ryu, osubidachi, lewa na prawe. I teraz będziemy poruszać się w Sanchin. Długi wdech, długi wydech, ale blok uciłkę robimy tutaj jedną ręką. Noga wychodzi tak samo jak w Sanchin, tym drobnym łukiem do przodu. I w jedną stronę, w drugą stronę. Blok okrężny, blok okrężny. Tension, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, blok, blok, wdech, wydech. I druga. I znowu wychodzimy do przodu. Tutaj troszkę wyższe hikite niż to z Shotokan. Wdech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, nad garstkiem, wydech. I za trzecim razem. Wdech, wydech i obiec. Raz, dwa, wdech, wdech, wydech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, szybko, wydech, wdech, wydech. Tak jak w Sanchin. I znowu. Wdech. I koniec. I teraz tak, na pewno zauważyliście kilka różnic. Po pierwsze, bo tutaj
tylko trzy razy idę do przodu, nie ma żadnych zwrotów, kata jest idealnie w linii, potem się po prostu cofam. Operuję jedną ręką, tu są takie miękkie bloki, okay, w jedną, w drugą, jak na karatekidzie, walk on, walk off, prawda? Bam, bam. Teisho, teisho. Tego elementu też nie ma, to jest uderzenie nasadą dłoni, bardzo szeroko rozpowszechnione na wszystkich kursach samoobrony, w wszystkich kombatowych systemach, prawda? Więc przydatna sprawa. Kotełki, teisho. Kotełki, teisho. Ok, w ten sposób. I na drugą stronę jest to samo. Więc macie tutaj kilka różnych bloków, innymi powierzchniami i też malowanie z Karate Kid, z filmów Karate Kid, to samo. Ok? Hop, 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 hop. Więc takie kata, jak ktoś oglądał serial albo wcześniej filmy, które były, to troszeczkę bez kat wokół się kręci, prawda? To właśnie takie pomysły z tego kata się wzięły, które potem były w filmie. Taka ciekawostka. Ok? No i dobrze, zrobimy sobie jeszcze ten shot tutaj bokiem. Miał do kata. Ten shot! I tutaj ten wariant zrobiłem przy tym bloku, tym razem na PSD działałem ręką. Więc tak też można, w zależności którą wersję tego kata robicie. Jeszcze taka ciekawostka, jest takie ćwiczenie na Okinawie, które nazywa się lepkie dłonie i tam w ten sposób się tutaj do tego ćwiczenia krzyżuje w nadgarstkach dłoń jedna z drugą. Tą pozycję znacie choćby z podejrzewania wyjścia smoka, prawda? Początkową walki to jest takie wspólne dla niektórych styli kung fu i dla okinawskiego karate, więc taka ciekawostka, że też ja się spotkałem z tym, że to kata robi się parami też troszeczkę na podobnej zasadzie jak ćwiczenie lepkich dłoni, że szczepia się nadgarstki i przy tych ruchach po prostu jak się siłuje z przeciwnikiem, tu wypycham jego rękę, on cofa, więc da się to kata robić parami. Nie jest to bardzo rozpowszechniona praktyka, no i właśnie kata tensho też istnieje więcej niż jednym wariancie takim ruchowym i więcej niż jednym wariancie oddechowym. I są drobne różnice w zależności, czy trenujecie Kojuryu, czy trenujecie na przykład Kyokushin, będziecie troszeczkę inaczej to kata wykonywać. Więc ja też się nie opieram, że to, co tutaj pokazuję, jest jedyne i słuszne, ale miejcie na uwadze, że mogą być pewne różnice. Okay? Kata jest prostszy i krótszy niż kata Sanchin, ale równie istotne. Tym bardziej, że tam jest wszystko tak na twardo. Techniki są technikami zamkniętej pięści i tak dalej w Sanchin. Natomiast tutaj macie trochę rzeczywiście tych miękkich ruchów, które zarówno
walce się przydają takie miękkie bloki, jak tenagasiłki, hasiłki, tutaj przechwyty, kakełki i tak dalej, i tak dalej. Znaczy sukujiłki. Jak i po prostu w grapplingu podobne prace tutaj, że jak ja szukam chwytu na przeciwniku, też się to przydaje. Oczywiście grappling w karate to jest taki temat zupełnie już tylko praktykowany przez większość szkół, tylko w bunkaj, chyba że ktoś trenuje tradycyjnie i tak dalej, ale tak, no cóż, powstanie takich choćby rzeczy jak MMA czy zawody UFC pokazuje, że jak ktoś nie ma zupełnie pojęcia o grapplingu, to powinien nabyć to pojęcie o grapplingu. I ja tak tutaj wam sygnalizuję, skąd możecie sobie czerpać jakieś takie podstawowe inspiracje do treningu, żeby wprowadzać elementy grapplingu w swoim karate, bo to się przydaje. Inaczej w sytuacji samoobrony jesteście po prostu bezbronni, jeśli ktoś sprowadzi walkę do walki najpierw w pół dystansie, potem w klinczu, potem was przewróci i potem nagle lądujecie w takim aspekcie walki, w którym nie macie pojęcia, co się dzieje, to wam po prostu ktoś złamie rękę albo nogę i tak dalej, nawet nie będziecie wiedzieć kiedy. Ok? Bo nie rozpoznacie zagrożenia, napniecie się w taki sposób na przykład, że wam się będzie wydawało, że się bronicie, a tylko właśnie podajecie komuś rękę czy tam nogę do dźwigni, albo głowę do duszenia. Bez sensu. Okay? Także tutaj też jest jedno z takich źródeł w tym kata, które można wykorzystać i wyeksploatować do treningu grapplingu, do szukania chwytu, czyli takiej wstępnej fazy każdej walki grapplerskiej, takiej zapaśniczej. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia następnym razem. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie.